fragment z Ewangelii Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co to za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce i powątpiewali o nim. Dzisiejsza niedziela, lipcowa niedziela, prowadzi nas do Nazaretu. Patrzymy na Jezusa, który jest pełen miłości, a jednak lekceważony. W synagodze, w miejscu modlitwy, jego ziomkowie nie potrafią zobaczyć w nim tego, co niesie nowe spojrzenie na ich życie, co niesie im nowy świat. Dziwią się jego słowom, ale na tym poprzestają, jakby nie chcieli żadnej zmiany, odnowy, odmiany. Wystarczy im, że powątpiewają, nie chcą podjąć głębszej refleksji. My poprzez codzienny różaniec stajemy po stronie Jezusa. Nie boimy się Jezusa, ale raczej lgniemy do Niego z naszym szeptem modlitwy. Jesteśmy słabi, grzeszni, to fakt. Dlatego prosimy słowami Matki Teresy z Kalkuty: nasz dom, choćby był malutki, niech stanie się jak dom Maryi z Nazaretu, miejscem, gdzie przyjmuje się Jezusa Chrystusa, miejscem, gdzie słucha się innych i gdzie towarzyszy się innym. Uczestnicząc dziś w niedzielę we mszy świętej, wchodzimy w komunię z Jezusem. To piękne, że Jego bliskość przedłużamy na nasz choćby jeden dziesiątek codziennego różańca. Z Jego i naszą Matką lgniemy do Jego nauki, słuchamy Słowa, patrzymy na Jego serce pełne dobroci i miłości. Karmimy się Jego ciałem i karmimy się Jego obecnością, przesuwając paciorki różańca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.